pośród celów naszych podróży na pierwszym miejscu wpisujemy Rypin, urocze miasto na ziemi dobrzyńskiej. A to za sprawą burzliwej reakcji widzów na opowieść o dramacie starszego ułana Antoniego Roszkowskiego. Oto żyje bohater, zachował się oryginał wniosku o nadanie mu krzyża Virtuti Militari, a ustawa o odznaczeniach na to nie pozwala. Spełniając prośbę naszych licznych rozmówców, pokażemy archiwum 10. Pułku Ułanów Litewskich, cudem ocalałe z wojennej zawieruchy i stosowny dokument. Podczas jakiegoś drobnego remontu kamienicy przy ulicy Kilińskiego 7 mieszkańcy odkryli zwitek papierów ukryty gdzieś za kominkiem. Zrelacjonujemy też dalszy ciąg zmagań poszukiwaczy z tajemnicami skrywanymi przez gęstwiny parczewskich lasów. Jest to bardzo ładny detal i może być starszy, może być zabytkiem archeologicznym. Na ile starszy? No, można szukać od okresu półrzymskich. Wspólnie z podkomendnymi Mariana Bernaciaka-Orlika ruszymy do szturmu na Urząd Bezpieczeństwa w Puławach. O dalszym rozwoju wydarzeń w Puławach opowiemy nieco później, a zaczynamy od skoku 300 km na północ. Muzealne gablotki są zamknięte, dziś pan życzliwie uchylił, po to, żebyśmy mogli zobaczyć oryginały tych wniosków. Jak one trafiły do muzeum? Oryginały, te dokumenty trafiły w niesamowity sposób. Otóż w 1991 roku, podczas jakiegoś drobnego remontu kamienicy przy ulicy Kilińskiego 7, mieszkańcy odkryli zwitek papierów ukryty gdzieś za kominkiem. Pani Wiśniewska, która to odkryła, przyniosła to do naszego Muzeum Rypińskiego i ówczesna kierowniczka przyjęła te dokumenty tutaj do naszego muzeum. Był to przypadek niesamowity, zwłaszcza, że jak się później okazało, autor tychże notatek, tych dzienników bojowych, major Stanisław Federowski, zmarł w 1948 roku, czyli od 1948 do 1991 dokumenty praktycznie były ukryte, utajnione i na dobrą sprawę nikt o nich nie wiedział, czy na Zachodzie, czy tutaj w kraju. Ja wiem, że takie rzeczy czekają na swoją historyczną chwilę, że taki jest skryty mechanizm historii. Całej Polski, kiedy opowiedzieliśmy historię starszego ułana, który czeka ciągle na honor należny mu od tylu lat, zarzucili nas mailami, dzwoniły telefony, odezwała się Polonia Amerykańska, powiedziała tak, jeżeli jest człowiek, jeżeli są autentyczne dokumenty, jeżeli jest ważny powód, to ustawa, której nie ma, nie jest przeszkodą. Myślę, że to jest bardzo logiczne. Pod Kłodzkiem to było tak, że myśmy wzięli 100 Niemców do niewoli, koło 100. I na wzgórzu się wysunęliśmy. I ten porucznik Urbanowicz został ranny. Wszyscy wycofali się, bo niemieckie siły
straszne przyszły i ogień był straszny. I ja tego porucznika, on był ranny w nogę zapalającym pociąskiem. I ta cała noga była we krwi. On leżał. I ja wziąłem go, ciągnąłem ze wzgórza. A miałem płaszcz przeszyty jak szyto. Jak szyto pociskamy. A hełm miałem przebity i jednym pociskiem w dół, tak z boku, a drugi był, tylko znak był. Starszy Ułan Roszkowski Antoni. Kolejność lokaty pułkowej wniosku odznaczenia Virtuti Militari nie posiada. Funkcja szeregowiec. Dnia 25 września 1939 roku wysłany jako goniec z meldunkiem od patrolu podporucznika Urbanowicza do dowódcy dywizji kawalerii, nie otrzymując dokładnego miejsca postoju dywizji, jedynie ogólne określenie, rejon Międzyrzec Biała, przebywa z miejscowości Mordy około 40 km, dwukrotnie spotyka się z nieprzyjacielem i na czas przywozi ważny meldunek. Dnia 2 października 1939 roku w bitwie pod Serokomlą, nie zważając na bardzo silny ogień CKM nieprzyjaciela, pod którym załamało się natarcie szwadronu, widząc leżącego rannego dowódcę plutonu, podporucznika Urbanowicza, wraca i wynosi go z pola walki. Potrzeba zorganizowania tutaj jakiejś nowelizacji tej ustawy. Czas nas goni. Pan Antoni Roszkowski, świetny człowiek, no wiadomo, młodszy nie będzie. Ja uważam, że chociażby dla jego osoby warto by było to przeprowadzić. Potrzebna jest inicjatywa ustawodawcza, którą można przeprowadzić na najróżniejsze sposoby. Najłatwiej, kiedy dzieje się to na wysokich poziomach władzy. Dokładnie. Skontaktowaliśmy się już z posłami na Sejm, skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Obrony Narodowej, które ma także inicjatywę ustawodawczą w tym temacie. Próbowaliśmy skontaktować się z Kancelarią Premiera poprzez różne osobistości. Wiem, że były słane pisma do Kancelarii Prezydenta, która także ma tutaj w tym momencie inicjatywę ustawodawczą. Czyli można pomyśleć o na przykład ustawie efemerycznej, działającej tylko na okoliczność tych 8 bohaterów, prawda? Myślę, że to byłoby konieczne wręcz. Jest konieczne. Z pewnością sprawą wielkiej pilności jest wydanie tej dokumentacji pułkowej drukiem. Z pewnością powinna stać się tematem pracy naukowej. A nade wszystko chcemy rozpocząć poszukiwania rodzin tych, których należne honory wojenne ominęły. A na listach wniosków odznaczeniowych znalazło się kilkadziesiąt nazwisk. Część to wnioski o Virtuti, część o Krzyże Walecznych. Świętej pamięci kapral Piekarski. Kolejność lokaty pułkowej wniosku. Odznaczenia Virtuti Militari nie posiada. Funkcja dowódca armatki przeciwpancernej. Dnia 2 października 1939 roku jako dowódca działka przeciwpancernego przydzielonego do 9 szwadronu w walkach o Serokomlę zajmował ze swym działkiem wysunięte stanowisko jedynie umożliwiające użycie działka, a wykluczające możliwość wycofania się, z czego zdawał sobie sprawę wybierając stanowisko. Pomimo silnego ognia broni maszynowej skierowanego na działko wytrwał na stanowisku zestrzeliwując kilka aut transportowych nieprzyjaciela, ponosząc ostatecznie śmierć na miejscu. Wyciągnięte nocą działko okazało się postrzelone jak sito. Niedawno pokazywałem Państwu wykopaliska przy Młynku Prokop w bazie powstańców z Powstania Styczniowego. Teraz te wykopaliska nabrały już muzealnego charakteru i od razu sięgnę po to najcenniejsze. Coś, co zafascynowało nas od początku, czarna biżuteria powstańcza,
z mosiężnym czy miedzianym oczkiem tutaj w środku. Raczej miedziane, dopiero wyszło przy konserwacji. Czas zrobił swoje, ale bardzo piękny eksponat. Czarna biżuteria jest w ogóle rzadkością. Nie znam przypadku, żeby na polu bitwy czy biwakowania powstańczego znaleźć. Drugie w kolejności to są te żołnierskie pamiątki, to fajka. Fajka z morskiej pianki najczęściej była zwieńczona takim kominkiem, takim tutaj zamknięciem. Jeszcze z fragmentem drewna. No właśnie, to była drewniana tu fajka. Zapięcie oczywiście. Z pewnością ludność miejscowa nie używała fajek z fantazyjnym zamknięciem. Raczej jest to był majątek żołnierski. I wreszcie naparstek tak zwany męski, czyli też znowu z wyposażenia żołnierskiego. I te monetki, Stasiu, są tu monetki starsze niż powstanie? Są tutaj od XVII wieku, są i baratynki, jest szelon Krystyny, jest bardzo dużo monetek z XIX wieku, z Królestwa Kongresowego. Jest kilka, które mogą być pasowują się w epokę powstańczą. I mam taką radosną teraz refleksję. Wyszliśmy od zapisów w pamiętniku powstańczym. Udało nam się na Lipniaku odnaleźć powstańcze mogiły. Udało nam się znaleźć bazę powstańców przy młynku Prokop nad samą Tyśmienicą. Tutaj jeszcze dodatkowe potwierdzenie to są kule. Wysypmy je. Odlewane na miejscu, w obozie. Są różnego typu i sztucerowe. O. Jeden jest dużego kalibru. To wyraźnie produkt wojskowy, tak. Ale to wszystko jest niewątpliwie epoka powstania styczniowego. Tematy są już za nami, ale w naszym życiu poszukiwaczy jest tak, że jedno się kończy, drugie zaczyna. To znowu ustawiamy na skraju Lasów Parczewskich ten szyld Tyśmienica, gmina Pac, Parczew, nadzory archeologiczne, sezon 2008 i szukamy czegoś, co pamiętnikarz opisał w następujący sposób. Oto drugim zaś miejscem, miejscem ulubionym przez powstańców była tak zwana altana i tam właśnie stanęliśmy. Był to wśród lasów plac odkryty, 30 morgów mający, 30 morgów, czyli około 17 hektarów. Tutaj Etner dla przybywających ludzi Krysińskiego przygotował szałasy z gałęzi, a obok, jak pisze autor, było cudowne źródełko. Źródełko, obok którego podobno stała niegdyś chatka pustelnika, a potem chatki już w epoce powstania nie było. Był tylko garnuszek gliniany, gdzie każdy pijący wodę wrzucał drobną, zdawkową monetę dla biednych, potrzebujących. I jak pisze autor, znacznie ten garnuszek wzbogacił się za czas pobytu powstańców w tym lesie. Ilu ich tu było? Właściwie trudno powiedzieć. Niewątpliwie Lasy Parczewskie mogły przejściowo gromadzić nawet 2000 grupy w sumie. Także powodów do szukania w tym lesie jest mnóstwo. No i teraz, gdzie altana? Szukaliśmy na zupełnie nowych mapach, nie ma. Szukaliśmy na mapach bardzo starych, czyli nasze ulubione rosyjskie mapy, Królestwo Kongresowe, nie ma. Ale oto tutaj pojawił się taki zapis. Obok PGR Ochorza. To jest PGR zorganizowany na terenie bagna Ochorza, zmeliorowanego już po 1945 roku, jest zapis Las Altana. No i chciałoby się wykrzyknąć hura, ale my zamiast tego zorientujemy mapę, spróbujemy, używając wojskowego sposobu, odnaleźć dokładny przebieg tego. O. Uzgodniliśmy kierunek mapy z kierunkiem północnym. Las Altana znajduje się na północ od tej drogi. Tam po lewej stronie widać ostatnie zabudowania byłego pewnie PGR-u. Tutaj linia graniczna, a przed nami poszukiwanie.
taki kapciuszek na proch, a to... Drewniane były też. Tak, a ten otwór, kaliber tego otworu sprawiał, że dozowanie było właściwe. Jakie ono było? To mi się wydaje, że to bardziej na oko było, bo były z dozownikami, były takie, ale te tańsze. Z kolorowego metalu i podobne bywały w powstaniu, więc może najprostsze były. Piękne cyferki, zobacz tańsza. Taki sygnał pokazuje, kiedy jest coś srebrnego. Guziczek, ale jaki? Karbowy. Zważywszy, że ten teren nie był ani użytkowany gospodarczo, ani nie było osadnictwa, można zakładać, że to jest z epoki. No, tak około 11 mm, ale i amerykańskie 40 były takie sam kalibrze. Spłaszczony, i wtedy w połowie XIX wieku. Strzelona, bo to widać, że skończyła żywot w grząskim piachu. Takie cudeńko, to cudeńko to zapewne rabcie od szabli, na którym wisiało, tylko nie wiem, czy to Stanisław nie jest starsze niż powstanie. Może być starsze, trzeba będzie zrobić konserwację, ponieważ ma znakomicie wykonany ornament symetryczny, obydwa końce. W XIX wieku nie kwapiono się już z takim kończeniem detali. Nie kończono detali. I tutaj te krzywizny tego wszystkiego, jak to pięknie wypracowane. Jest to bardzo ładny detal i może być starszy, może być zabytkiem archeologicznym. Na ile starszy? No, można szukać od okresów rzymskich. Od tego okresu bądź... Po czasami we wczesnym średniowieczu. Zamienię wszystkie wpływy rzymskie na woreczek powstańczych kul. A musisz przyznać, że pamiętnikarz był człowiekiem niezwykłym. Tak, ja podziwiam cały czas pamiętniki Osporowskiego, jego dbałość o szczegóły i wierność opisom topograficznym należy uznać. Przychodzimy po 150 latach i mówimy, i to powinno być tu. Jest. Tak. Te przedmioty dają już punkt zaczepienia dla wyobraźni, pozwalają myśleć o stosownym upamiętnieniu powstańczego sanktuarium. My jednak, rozwikławszy jedną, kroczymy ku następnej tajemnicy. Tym razem intryguje nas święte źródełko, do którego od obozowiska miało być niedaleko. Ale tu stajemy naprawdę bezradni. Z bagnem Ochorza, na którego skraju powinniśmy go szukać, kilkadziesiąt lat temu rozprawili się melioranci. Pozostaje więc odwołać się do ludzkiej pamięci i czekać na wiadomości. To bardzo ruchliwe dzisiaj skrzyżowanie dróg Warszawa-Lublin, Baranów, Puławy w roku 45, dokładnie 24 kwietnia. Podobnie było skrzyżowaniem niezwykle ruchliwym. Płynęły tędy strumienie sowieckiego wojska, kręciło się tu mnóstwo ciężarówek zaopatrzeniowych i około południa tu pod tym lasem pojawiła się normalna jak na owe czasy grupka. Dwóch żołnierzy, w tym jeden z czerwoną chorągiewką. Normalna, ale byli to żołnierze z oddziału Armii Krajowej Orlika. Umundurowani na sposób Ludowego Wojska Polskiego. Wyglądali jak ktoś, kogo popularnie na froncie nazywano regulowszykami, czyli tymi, którzy organizują ruch drogowy. Wypatrywali dużych ciężarówek Studebaker, bo takie mieli polecenie od dowódcy Mariana Bernasiaka Orlika. Udać się na to skrzyżowanie, zdobyć dwie takie ciężarówki. Nadjechała pierwsza. Jeden z kolegów akowców, Stanisław Szymański, podniósł chorągiewkę, samochód się zatrzymał. Obydwa akowcy wskoczyli na stopnie i zameldowali, że oto droga w kierunku Lublina jest obsadzona przez bandę, że konieczny jest objazd na Puławy. Major sowiecki posłusznie usłuchał,
Studebaker skręcił drogę w kierunku na Puławy. Za chwilę podobna historia powtórzyła się z następną ciężarówką. W ten sposób Jerzy Michalak, pseudonim Świda, kapral podchorąży Armii Krajowej, wykonał zadanie powierzone mu przez Orlika. Dostarczyć dwa Studebakery, najlepiej z napędem na cztery koła, z pełnymi bakami. Potrzebne do czego? Ano zaraz się przekonamy. Na pierwszy samochód załadowało się 16 żołnierzy z pierwszego plutonu, wszyscy w mundurach, i 6 partyzantów z dowodzonej przez Lolka Kruka, Aleksander Zdybicki, drużyny dywersyjnej z rejonu Garbatka. Był wśród nich Bogusław Jakubicki, junior. Ta szóstka występowała w roli aresztantów ujętych przez wojsko i transportowanych do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach. W kabinie siedział Orlik, przebrany w mundur zatrzymanego na szosie lejtnanta. Kierowca też był w mundurze czerwonoarmisty. Drugim Studebakerem dowodził Świt, który wraz z 20 umundurowanymi partyzantami ulokował się na jego krytej brezentem platformie. Studebakery stanęły, wyskoczyło z nich kilku umundurowanych ludzi, otworzyli klapy w pierwszym i zaczęli wyskakiwać z niego aresztanci poganiani okrzykami. Ci z drugiego samochodu też go opuścili. Igołka podszedł do wartowników, a w tej samej chwili wybiegł z budynku oficer NKWD. Igołka krzyknął do niego po rosyjsku, że przyjechała grupa operacyjna z Warszawy i przywiozła 6 bandziorów. NKWDzista coś zwietrzył. Zadyrżany jest Astonus zjeść? Komandir, pójdziesz za mną! Stój! Stój! Konwojowani aresztanci wraz ze swą eskortą sforsowali wejście i wtargnęli do budynku. Wdarła się tam także grupa pod dowództwem Świta. Szybko opanowano parter i część pierwszego piętra. Świda i kapral podchorąży Samopał, Kazimierz Łukasik, z kilkoma innymi zbiegli do piwnic, gdzie mieścił się areszt. Z braku kluczy rąbali jakimiś łomami drzwi do cel, w których w straszliwych warunkach, w ścisku, brudzie i smrodzie trzymano więźniów. Uwolnieni ruszyli na podwórze. Udało się wam to, co w wielu środowiskach ciągle nie wychodzi. Przywrócenie do rangi wydarzenia publicznego historii najnowszej. Są środowiska, gdzie taka rekonstrukcja nie mogłaby mieć miejsca. Zgadza się, jakby nie było jeszcze do dzisiejszych czasów, podejście do akcji, szczególnie podziemia powojennego, jest uważane za temat kontrowersyjny, więc my chcemy przełamać ten stereotyp, przywrócić tych ludzi, którzy w tych akcjach brali udział. Chcemy przywrócić ich pamięci i oddać im cześć. No, obserwowałem bohaterów tego wydarzenia, którzy patrzyli z przyjęciem, czy wam się uda, czy uwolnicie więźniów. To niezwykłe, jak oni przeżywali. Tak, myślę, przewodnią organizacji całej akcji to było, żeby właśnie zrobić to dla nich. Tutaj pamięć historyczna powróciła trwale i skutecznie. Nie wszędzie jest to tak proste i oczywiste. Śpieszymy więc zająć się losami bohatera, po którym pozostał tylko piękny oficerski sygnet i rebus zapisany na nagrobku. O szczegółach opowiemy niebawem. Do zobaczenia.